Uwalniał ich wiele razy. Oni zaś buntowali się przeciw jego zamysłom. Lecz wejrzał na ich utrapienie, wysłuchał ich modlitwy. To fragment dzisiejszego psalmu responsoryjnego, psalmu 106. Ten psalm poświęcony jest opowiadaniu o tym, jak naród wybrany sprzeciwiał się woli Boga, jak lekceważył to, co Bóg do niego mówił, jak miast stać się znakiem dla pogan, mieszał się z poganami, przyjmował ich bóstwa, ich bałwany. A Bóg był cierpliwy i uwalniał ich wiele razy, uwalniał od rzeczy, które mogły być końcem tego narodu. Dokładnie to samo się dzieje w moim życiu. W każdym razie tak myślę. Tych zniewoleń potencjalnych albo realnych jest bardzo wiele. Im jesteśmy starsi, tym przybywa, tym są wyraźniejsze. Jeśli poradzimy sobie z jednym, pojawiają się inne. Ojcowie pustyni bardzo dużo czasu w swoich pismach albo opowiadaniach poświęcali właśnie na mówienie o tym, jak zły duch stara się ich opętać, jak stara się ograniczyć ich wolność. Ale to nie jest działanie Boga. Działaniem Boga jest uwalnianie nas z tych więzów. Kiedy więc upadamy i po raz kolejny dajemy się splątać, nasze nogi się potykają, nasze serce się potyka, nasz rozum się potyka, Bóg przychodzi z pomocą. Ale przychodzi z pomocą, a my musimy o to prosić. Musimy prosić o tę pomoc dla nas, ale też, i to jest chyba taka myśl na dzisiaj, także dla innych ludzi. Nie żeby im wytykać, że oni się potykają, ale żeby wyprosić dla nich łaskę pomocy.